Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku opowiem Wam, jak mój inwerter hybrydowy wykorzystuje bilansowanie międzyfazowe. Żeby Wam to wytłumaczyć, muszę Wam opowiedzieć, jak moja instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Instalacja składa się z 4 mikroinwerterów jednofazowych i jednego inwertera hybrydowego, jednofazowego. Wszystkie te inwertery są rozłożone na 3 fazy. Na fazie A znajduje się inwerter hybrydowy z magazynem energii, na fazie B i C znajdują się po 2 mikroinwertery. Jeżeli chodzi o moc znamionową paneli, które są podłączone do tych inwerterów, no to nie przekracza ona 3,68 kWh. W inwerterze hybrydowym mamy takie złącze EPS, jest to złącze awaryjnego zasilania i do tego złącza zostały podłączone prawie wszystkie urządzenia, które znajdują się w domu. Poza tym całym układem bilansowania znalazły się takie urządzenia jak piekarnik i 2 grzałki 3 kW. Jedna w instalacji centralnego ogrzewania i druga w instalacji ciepłej wody użytkowej. Chodzi o to, że są one wpięte przed przekładnikami, tak żeby inwerter nie bilansował tych dużych mocy. Chodzi o to, że jak jest awaria i potrzebuje awaryjnego zasilania, no to wtedy nie będę grzał prądem czy piekł sobie sernika, ponieważ zasilania z akumulatora potrzebuję do innych ważnych urządzeń, takich jak na przykład piec gazowy, oświetlenie czy inne bardziej użyteczne sprzęty. W takich sytuacjach po prostu trzeba oszczędzać energię. Roczne zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną to jest 6000 kWh. Średnie zapotrzebowanie budynku w jednym dniu to jest 17 kWh. Plus minus 5 kW, w zależności od tego, czy jest dużo prania i suszenia, czy nie. Na samym początku do mojego inwertera hybrydowego był podłączony licznik jednofazowy. Przy pomocy takiego licznika jednofazowego nie da się bilansować wszystkich tych 3 faz. Dlatego zamieniłem licznik jednofazowy na trójfazowy. No i tutaj od razu mówię, że licznik jednofazowy przychodzi razem z inwerterem, dlatego dokupując licznik trójfazowy, ten licznik jednofazowy można zamontować po stronie generatora i w ten sposób można do portu generatora podłączyć agregat albo mikroinwerter. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak u mnie to działa, no to zapraszam na film, który będzie w opisie filmu. Jest to film, jak podłączyć mikroinwertery pod inwerter hybrydowy. Jeżeli chodzi o licznik, no to jest on jak gdyby podzielony na fazy A, B, C i inwerter hybrydowy trzeba podłączyć pod tą fazę A, żeby to wszystko zadziałało. Jeżeli chodzi o konfigurację takiego licznika i podłączenie, no to robi to instalator i tutaj bardzo jest ważna rzecz, żeby nie pomylić właśnie zamontowania tych przekładników. Jeżeli się pomylicie, no to inwerter będzie błędnie zasilał lub pobierał energię z sieci. Dawniej nie było bilansowania międzyfazowego i ludzie kombinowali po prostu, żeby podłączyć pod jedną fazę wszystkie urządzenia, tak żeby zwiększyć autokonsumpcję i w wyniku czego dochodziło do pożarów, przeciążenia na jednej fazie, wybijania bezpieczników. Po wprowadzeniu tej funkcji bilansowania międzyfazowego instalacja całego budynku jest traktowana jako jedność. Żeby Wam zobrazować, jak to u mnie działa, no to pokażę Wam to na kilku przykładach. Pierwsza sytuacja, rozpoczął się dzień, jest wczesny ranek, akumulator potrzebuje naładowania, no i mamy taką sytuację, że panele na fazie A, czyli mikroinwertera hybrydowego, produkują 1 kW energii, ponieważ instalacja jest ustawiona na zachód. W tym samym czasie na fazie B 2 mikroinwertery wysyłają do sieci 3 kW energii. Na fazie C inwertery wysyłają 2 kW energii do sieci. Cały dom zużywa 0,5 kW energii. Jeżeli chodzi o magazyn energii, no to mogę go ładować z mocą 5 kW. Jak w tym przypadku inwerter hybrydowy zarządzi tą energią? Na fazie A jest produkcja 1 kW, dlatego 0,5 kW pójdzie
pójdzie na zapotrzebowanie budynku, zostanie nam pół kilowata, z którego będzie ładowany magazyn energii i po zbilansowaniu to z fazą B i C, inwerter zacznie pobierać fazą A 4,5 kW energii. Te 4,5 kW, które zostanie pobrane z fazy A, zostanie zużyte na ładowanie akumulatora z tą maksymalną mocą 5 kW. Jak to podsumuje operator sieci elektroenergetycznej? On po zbilansowaniu podsumuje to w ten sposób, że energia była wysyłana do sieci z mocą 0,5 kW. Jeżeli działoby się to przez godzinę, no to tak naprawdę wysłaliśmy 0,5 kWh do sieci elektroenergetycznej. Jeżeli ta akcja trwałaby godzinę, no to przez godzinę pobralibyśmy z sieci 4,5 kWh. I to nie będzie policzone, że pobraliśmy z sieci, ponieważ zbilansuje się z tym, co wysyłaliśmy fazą B i C. Druga sytuacja wygląda w ten sposób, że jest taka sama produkcja z paneli, tylko zwiększyło się zapotrzebowanie na energię na fazie A. Przyjmijmy, że produkcji jest 1 kW na fazie A z tego inwertera hybrydowego, a włączyliśmy zmywarkę, pobór energii zwiększył się do 2 kW, no i tak naprawdę na fazie A brakuje 1 kW mocy. I inwerter nie zacznie go pobierać z akumulatora, ponieważ ładowanie i rozładowanie akumulatora jest ze stratą. Dlatego inwerter zacznie bilansować ten 1 kW z fazami B i C, czyli jak na fazie B i C mamy produkcję 5 kW, to znów ten 1 kW zostanie pobrany z fazy A, a nie z akumulatora. Chodzi o to, że inwerter trzyma tą energię z akumulatora na ten czas, gdzie już słońce zaszło i jest konieczność korzystania z akumulatora. Dopóki na innych fazach wysyłamy jakąś energię, no to inwerter najpierw będzie chciał 1:1 zbilansować to i jak już tej energii nie wysyłamy, no to zacznie pobierać z magazynu energii. Trzeci przykład wygląda w ten sposób, że mikroinwertery na fazie B wysyłają energię z mocą 0,5 kW, mikroinwertery na fazie C wysyłają energię z mocą 0,5 kW, zapotrzebowanie budynku wzrosło do 3 kW, inwerter hybrydowy ma produkcję z paneli 1 kW, no i brakuje 1 kW. Wtedy inwerter ten 1 kW pobierze z magazynu energii. Czyli sytuacja wygląda w ten sposób, że z sieci pobierany jest 1 kW mocy i z akumulatora pobierany jest 1 kW mocy. Czyli inwerter nadal bilansuje to między tymi mikroinwerterami, ale nie chce większej energii pobierać z sieci, tylko pobiera ją z akumulatora. Jeżeli energia skończyłaby się w akumulatorze albo byłby pobór większy niż 5 kW, no to on pobierze wtedy energię z sieci. Następny przykład, no to jest to przykład, którego by się nikt nie spodziewał. Na fazie B zostało podłączone jakieś urządzenie i pobierana jest energia z tej fazy z mocą 3 kW. Na fazie C, faza C wysyła energię do sieci z mocą 0,5 kW. Na fazie A inwerter hybrydowy wysyła energię do sieci z mocą 1 kW. Po zbilansowaniu brakuje 1,5 kW na fazie B. Inwerter hybrydowy pobiera 1,5 kW z magazynu energii, co razem z produkcją z paneli daje 2,5 kW, które jest wysyłane do sieci przez fazę A. Mamy taką sytuację, że faza C wysyła 0,5 kW do sieci, faza A wysyła do sieci 2,5 kW, a przez fazę B pobierane jest 3 kW. Po zbilansowaniu operator sieci elektroenergetycznej liczy to jako 0 kW. Czyli pomimo tego, że mamy inwerter jednofazowy, możemy zbilansować energię na innych fazach, tak żeby nie było konsumpcji z sieci. Pomimo, że inwerter hybrydowy jednofazowy jest podłączony do jednej sieci, może on jak gdyby zaspokajać z magazynu urządzenia, które są podłączone pod inne fazy. Powiem Wam szczerze, że działało to tak dobrze, że przez tydzień sprawdzałem, czy na pewno operator sieci elektroenergetycznej
energetycznej, uznaje to bilansowanie międzyfazowe na zero. Dlatego tutaj, żeby nie być gołosłownym, no to tutaj macie kilka dni, jak to bilansowanie się bilansowało. Oczywiście energia pobrana z sieci była większa niż bez tego bilansowania, ale ogólnie wszystko wychodziło na zero po bilansowaniu. Przed uruchomieniem bilansowania energia z mikroinwerterów zawsze była sprzedawana do sieci. Po uruchomieniu bilansowania energię, którą produkują inwertery, inwerter poprzez fazę A wykorzystuje do ładowania akumulatorów. Jeżeli produkcja z paneli podłączonych do inwertera hybrydowego nie wystarcza na zapotrzebowanie budynku, no to inwerter też pobiera tą jak gdyby energię z mikroinwerterów, wykorzystując bilansowanie międzyfazowe, a nie z akumulatora, ponieważ czym ten magazyn energii będzie miał mniej cykli, tym dłużej posłuży. Dodatkowo, jeżeli załadujemy magazyn energii, potem odbierzemy tą energię z magazynu, no to zawsze wiąże się to z jakimiś stratami. Natomiast przy bilansowaniu międzyfazowym wszystko jak gdyby liczone jest 1:1. Jeżeli przyjrzymy się temu wykresowi, to jest to wykres z dnia pochmurnego. Także magazyn nie został załadowany do pełna. Tak jak widzicie, tyle energii zostało wyprodukowane przez całą instalację fotowoltaiczną, tyle samo było pobrane. I na tym wykresie właśnie możemy zobaczyć, jaka jest dokładność bilansowania w godzinę. I tutaj tak jak widzicie, mamy 2000 kWh, 4000 kWh. Maksymalna odchyłka zużycia przez godzinę to jest 0,01 kWh, czyli to jest 10 Wh. Dlatego muszę powiedzieć, że licznik ten trójfazowy razem z tym inwerterem hybrydowym bardzo dokładnie mierzy przepływ prądu i bardzo dobrze radzi sobie z bilansowaniem międzyfazowym. Dlatego jestem z tego bardzo zadowolony. Napiszcie w komentarzach, jak wy bilansujecie właśnie magazyn energii jednofazowy między trzema fazami. Ja zapraszam was na film, jak podłączyć mikroinwertery pod złącze generatora w inwerterze hybrydowym. Cześć!